Za 3 dni rozpoczynamy Wielki Post. Będzie znów środa popielcowa. Chcemy się na ten czas jak najlepiej przygotować. Zapraszam do Espresso to Fly. Na początek Wielkiego Postu, w środę popielcową, usłyszymy w Ewangelii świętego Mateusza następujące zdanie. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna została w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. W tej Ewangelii usłyszymy o poście, o modlitwie i o jałmużnie. To są takie 3 formy, przez które możemy się zbliżyć do Boga. Poprzez post, poprzez modlitwę, ale też przez jałmużnę. Jałmużna, czyli posiadam coś, z czym się chcę podzielić z kimś innym. Może być to pieniądze, może być to czas, jakiś wysiłek, coś, co ja mam, ale Jezus mówi, podziel się. To jest czas Wielkiego Postu, czas nawracania, czas zbliżenia się do Boga. I chciałbym się właśnie skupić na tej jałmużnie, żeby lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa, mówi Jezus. Czyli żeby nikt się nie dowiedział, że zrobiłeś coś dobrego, że dałeś na jakiś dobry cel pieniądze na przykład, albo że posprzątałeś coś w domu, albo zrobiłeś jakąś robotę, którą ktoś inny powinien robić. Zrób tą pracę tak, żeby nikt tego nie widział, że ty to zrobiłeś. Tak, żeby nikt cię nie miał szans pochwalić. Są takie sytuacje nieraz w codzienności, że nikt cię o coś nie prosi, nawet nikt by nie zauważył, że coś zrobiłeś, ale ty to zrobisz. Zrób wszystko, żeby nikt cię przy tym nie widział, przy tym dobrym uczynku. Po to, żeby Ojciec Niebieski mógł cię nagrodzić, bo Ojciec widzi to wszystko i On chce być tym, który będzie nagradzał. Jezus mówi, że ci, którzy tylko robią dobre uczynki, żeby ktoś inny ich pochwalił, no to oni już otrzymali swoją nagrodę. Ale no właśnie, Bóg, On chce nas nagradzać. Dlatego On mówi, słuchajcie, róbcie teraz wszystko, co najlepsze. Dzielcie się tym, co macie. Nie wiem, posprzątajcie. Zróbcie jakąś pracę dla kogoś innego, ale tak, żeby nikt tego nie widział, żeby nikt tobie nie podziękował. Bo sam Bóg chce cię obdarować i chce ci dać odpłatę. Ten krzyżyk będzie naznaczony za kilka dni na naszych czołach. Kapłani będą mówili, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Skorzystajmy z tego pięknego, ważnego czasu Wielkiego Postu, żebyśmy się zbliżyli bardzo mocno do naszego Boga. Radość i pokój w Duchu Świętym.